Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, modlitwą za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy teraz czytań z Pisma. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie sam wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicę Ojca. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie powrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. I będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębokim poznawaniu Jego samego, co znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem was wierzących. Na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszystkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Wszechmogący Boże, przyjdź serce i usta moje, godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Minęło 40 dni od zmartwychwstania Chrystusa i przyszedł dzień, w którym świętujemy uroczystość wniebowstąpienia. To jest taki ciekawy dzień, ponieważ dzisiaj możemy doświadczyć pewnego cudu. Otóż cudu, którym niektórzy ludzie przyjęli zasadę, że mogą rozkazywać samemu Panu Bogu. Niektóre kościoły uznały, że to nie jest dobry pomysł, żeby Pan Jezus wstępował do nieba 40 dni po Wielkanocy, tak jak jest to w Piśmie Świętym i tak jak to jest w tradycji i w Biblii, bo za mało ludzi przychodzi do kościoła i nie można zebrać na tacę. Niektóre kościoły stwierdziły, to my przesuniemy uroczystość w niebo wstąpienia na niedzielę. Panie Jezu, poczekaj te dwa dni w niebo wstąpieniem. Dopiero za dwa dni, jak będzie niedziela i wszyscy przyjdą do kościoła, to wtedy będziemy to uroczyście świętować, tak żebyś Ty był zadowolony, a my mieli kasę. Tak, mówię o tej kasie bez żadnej żenady i bez żadnego wahania. Wiecie dlaczego? Bo zobaczcie, jak wyglądało w niebo wstąpienie. Jak wyglądał moment, w którym Jezus wstąpił do domu Ojca. Czy zrobił to w samym środku Jerozolimy? Czy zrobił to w świątyni jerozolimskiej, tak żeby widziały go tłumy? Czy zrobił to na oczach wszystkich możliwych zebranych mieszkańców? Nie. On to zrobił za miastem, pośród swoich uczniów. Przy najbliższych swoich współpracownikach. Zrobił to po cichu. A kiedy już wstąpił do nieba, to jego uczniowie wpatrywali się w jego postać, a aniołowie mówili, kogo wypatrujecie? Przecież On powróci. Najbliżsi, dzisiaj mamy trudny dzień. Ja mam trudny dzień, ponieważ jutro będę sprawował pogrzeb swojego ciotecznego dziadka. Człowieka, który odszedł od nas, zostawiając dzieci, wnuki, prawnuki. Mężczyzna powyżej 90. I
Wiem, że jest to ciężki ból. Wiem, że jest to trudny moment, kiedy musimy się rozstać, ale jednocześnie myślę sobie, przecież my się znowu spotkamy. Przecież za dzień, za dwa, za czas, który postanowi Pan Bóg, spotkamy się znowu w Królestwie Niebieskim. Znowu mu się będziemy radować i cieszyć. Jezus zmartwychwstał i tylko to się liczy. Ale dzisiaj przypominamy sobie ten drugi ważny moment, ten moment, w którym Jezus wstępuje do domu Ojca. Cały. Nie duchem, ale duchem i ciałem. Nie tylko zmartwychwstał, ale i w niebo wstąpił. Dzisiaj świętujemy ten dzień, dzisiaj obchodzimy tę uroczystość i dzisiaj patrzymy na to, że zostaliśmy sami. Przeżywamy żałobę. Znowu. Tyle, że dzisiaj przeżywamy tą żałobę z nastawieniem, że za 10 dni czeka nas nagroda. Obyśmy dotrwali. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan znowu przyjdzie. Amen. Wyznajmy wiarę w jedynego Stwórcę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, z ufnością przystawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wytrwale głosił Bożą prawdę i ukazywał światu wartości wieczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki na całej ziemi, aby przez nich Chrystusowe zbawienie głoszone było wszystkim narodom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy przebywają z dala od rodzin, aby łączyli się z bliskimi przez modlitwę i udział w sakramentach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi pogrążonych w mrokach niewiary, z dala od Chrystusa, aby poznali prawdziwego Boga, który daje zbawienie i życie wieczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy zawsze czuli się uczniami Chrystusa i wiernie spełniali Jego misyjny nakaz. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy ożywieni nadzieją przyszłej wiary, z wiarą głosili światu Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
przez to misterium wody i wina, daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i prac rąbuckich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła za swoją chwałą i za zbawienie całego świata. Panie nasz Boże, pokornie składamy Cię ofiarę w uroczystość w niebo wstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twymi sługami, biskupami świata, mną, Twym niegodnym sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Otacz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu Wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wzniósł się do chwały po Twojej prawicy, zjednoczoną z sobą ludzką naturą. I z czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sextusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczynią doskonałą i miłą w sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego miłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, ułamał i rozdał swym uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica naszej wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi, zatrzymanych od Ciebie darów, ofiarą czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama, oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, pamiętaj o swoim słudze, błogosławie i o wszystkich, którzy przed nami odeszli znakiem wiary, śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj temu zmarłemu oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felistą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją, wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego też ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, wyczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś swoich uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz, królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty zwoliłeś za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mi przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy dołączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa, niechaj was strzegą na życie wieczne. Ciało Chrystusa, niechaj was strzegą na życie wieczne. Krew Chrystusa, niechaj was strzegą na życie wieczne. Panie, daj nam czystym sercem spodzić to, co przydzielić mu ustami. Dar otrzymania grzeczności stał się dla nas wykazem na życie wieczne. Się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.